No dobra, no to robimy tuning Ferrari. Zobaczymy, co wyciągniemy sobie z tego samochodziku. Dobra. Stabilizator weźmy sobie. Tutaj mam wszystko. Weźmy sobie. A nie mam tego jeszcze. Dociągniemy do 600 koni, czy nie? Uuu, super. Panie i panowie. Uhuhu. 890, a to już jest niedostępne. Patrzcie, do ilu. O, 839 koni, 2,63. No to teraz. No to mam więcej niż te Lambo. Zatem 200 tysięcy, ale. Ten ma 850 koni. 400, moc. Zobaczcie. Aventador. 700 koni. Na starcie oczywiście. No i pięknie. Przetestujmy to. U mojej ulubionej planszy. A, jeszcze lakier zmienię sobie, żeby był jakiś fajny, ciekawszy. Aż mogłem wrócić do garażu, jeszcze wrócę. No, prawie wyciągnąłem 1000. No to szkoda, że Bugatti Veyrona nie ma. Szkoda, szkoda, bo to naprawdę. Albo Kenzinga. Dobra, skocz do garażu jeszcze raz. Ten czarny jest fajny. Albo usunę, bo to. Tak, zapiszę nowy zapis, ale chcę. A właśnie. A nie mogę. Wszystko mam zablokowane.
Dobra, ale czarny kolor jest super. Dobra, więc tak. Ta jest dopiero fura. Ciekawe, do ilu lambo pójdzie. To jeszcze to nie koniec, tam kurczę, można było więcej potuningować. Tam do 900 podchodziło. Dobra, super. Przetestuję na swojej ulubionej planszy, o której wam mówiłem już. Dobra. Na tej. No i już niedługo Lamborghini będą mógł te mieć. Jeszcze 10 takich przejazdów. To już jest potęga. Trzeba umieć sterować. Powiem wam, że to już nie jest zabawa. Prawie 900 koni pod maską. No i tak przyspieszenie 2,63 do setki to... Znowu. No to już ciężko jest taki samochód trzymać, naprawdę. Nie jest to tak źle, ale trzeba uważać. Sporo wypadków miałem. To jednak miałem gorszy czas, ale też wypadków sporo. No jednak prędkość robi swoje i to ogromne przyspieszenie. No to mieliście okazję zobaczyć stuningowane Ferrari Italie. I czy ja wiem, czy te konie pomagały czasami na tych takich planszach? No niezbyt, niezbyt. Ale fajnie się prezentuje ten kolorek taki czarny. No rzeczywiście. Fajnie, fajnie. A tutaj macie dane 839 koni. 355 km na godzinę maksymalna prędkość 2,63 do setki sekundy. No to już naprawdę potęga.
I to nie wszystko.